Dzień dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie na transmisji drugiej Samotnego w ciemności. Zastanawiałem się, czy nie zrobić transmisji z Dragon's Dogmy, ale ostatecznie uznałem, że warto kontynuować przygody naszego doktora, drugiego detektywa Carnby'ego. I wobec tego będzie dzisiaj kontynuacja, a możliwe, że jutro Dragon's Dogma, ale zanim do tego przejdziemy, powitanie. Myślałem, że jak zrobię z zaskoczenia taką transmisję, to będzie na start mniej osób, ale się myliłem. Dziękuję za to, że mnie zaskoczyliście po raz ponowny. Przede wszystkim witam Wintera, który od razu z marszu podarował 5 wsparć. Dziękuję ci, mój drogi, bardzo, bardzo doceniam. Jest też z nami arcyciern Michał Czarnobieski, Kuboksik, Bogdan Jankowski, Anecia, Roman 6796, Tyrit, Dzbwu, El Chupacabra, PB, Sławko, widziałem też wcześniej Justynę i Jacka, więc witam Justynę i Jacka, Erhardt, Łukasz Jadłowski, Sławko, jeszcze raz żona PB, Incarnate One, Marcin Woliński, Reina Van Dudek, Zero Shutdown, Vehito, Adam Mahir, Artem, NZA, Simon, Matix, witam, AnX239, Andrzeju, witam, Multi SJ, Artem, Darlon, Raf, który amigowe piłeczki wrzuca bardzo dobrze. Rafał Mazur, Adsun Joszkobroda, Damian Czeks, Adrian, Greg Dex, Damkaros, Posta Powertek, Eryk, Balrog.pl, Mac, Mad Season. Witam was wszystkich, moi drodzy. Już sobie daję na bok tutaj. Dajcie znać, czy muzyka nie jest z gry za głośno, bo u mnie dosyć głośno rozbrzmiewa w słuchawkach. Daję też znać, że jest nowy Grysław do obejrzenia. Więc polecam Grysława oraz koledzy z podcastu, wideokastu Loading przygotowali, właśnie Marcin przygotował kapitalny materiał o tym, jak powstawał pierwszy Alone in the Dark. Jeśli ktoś nie zna wideokastu Loading, to bardzo, bardzo polecam. Akurat w klimacie dzisiaj rano się pojawił ten materiał. Serdecznie zachęcam do jego obejrzenia. Pokazuję nawet takie zapisy tego, jak gra wyglądała w prototypach, czym miała być prototypowo i tak dalej, i tak dalej. Już obejrzany. Bardzo dobrze, Bogdanie. Cóż, moi drodzy, liczę na transmisję do samego końca. Dragon's Dogma, no tak, Dragon's Dogma sobie strzeliło w stopę, to prawda. A czemu sobie strzeliło? Gdyż wprowadzili w dzień premiery mikrotransakcje i to takie mikrotransakcje bardzo agresywne. Ja ogólnie nie mam nic przeciwko DLC takim kosmetycznym, bo i tak tego nie kupuję. Ale jeśli za mikrotransakcjami jest ukryta mechanika gry, czy na przykład możliwość skrzeszenia swojej postaci, albo możliwość rozpoczęcia gry od nowa, to coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Dobrze. Zaczynajmy grę. Trunki są przygotowane. Już tutaj. Kapelusz w sumie też jest. Jest kapelusz, więc... O, jest kapelusz. Co prawda nie mam kamizelki. Kurczę, powinien mieć kamizelkę, więc ściągam kapelusz. Muszę sobie sprawić porządną kamizelkę. I znowu porządny garnitur. Dzisiaj mam rum. Chyba nic innego nie było w domu. I cóż, kontynuujemy. Kontynuujemy dokładnie w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy, czyli na cmentarzu Lafayette, we wspomnieniach naszego drugiego Jeremiego. Kontynuuj. I mamy już 3 godziny 56 minut 26 sekund na koncie, czyli dosyć długo. Z tego, co czytałem, gra, jak ktoś mknie przez siebie niczym przecinak, to gra trwa 6-8 godzin, a zwykłe przejście to jest 12, ja się nastawiam raczej na 12. Witam cię, Chrisie. I powiem tak, ja wiem, że wiele osób zarzuca tej grze, że nie wiem, no ma słabą grafikę. Nie zgodzę się, moim zdaniem ma bardzo klimatyczną. Moradilu, witam serdecznie. Najsłabszym elementem do tej pory jest zdecydowanie walka. Walka mogłaby być lepsza. Też nie jest jakoś fatalna, tylko w porównaniu do całości gry wyróżnia się na mniejszą korzyść niż reszta. Natomiast tak, projekty postaci moim zdaniem bardzo pozytywne. Klimat wylewa się z ekranu. Jest dobrze. Adamie, nie widziałem o tym. Ale wiem, że Justice League, tak? To jest taki ostatni przykład tego. Nucleus Spawn, witam serdecznie. Więc tak, ja dzisiaj odpaliłem sobie Dragon's Dogma, bo dostałem kod na Dragon's Dogma od widza, od Straszaka. Straszaku, serdecznie, nie wiem czy oglądasz, ale serdecznie ci dziękuję. Wysłał mi ten kod. Straszaku, któryś już raz mi podsyła kod na grę, bo na przykład i on też często sponsoruje rozmaite
No, on też był osobą, która zachęciła mnie do zagrania w Starfield przed premierą. Więc jeśli będę grać w Dragon's Dogma, to dzięki niemu. Czekaj, zapalę latarkę. O, latarka. Zapomniałem o latarce. I odpaliłem na GeForce Now, bo chciałem zobaczyć, jak się prezentuje na GeForce Now. I prezentuje się naprawdę dobrze. Jak macie mocne łącza, a nie macie mocnego komputera, to na GeForce Now ta gra, przynajmniej w tyle, co pograłem, dosłownie 15 może minut, to działała bez żadnego chrupnięcia czy zgrzytnięcia. O, tutaj będą potwory, bo mamy możliwość ciskania przedmiotami. Tutaj mnie to się kojarzy, że to są pazury, tak? Że to są pazury, ślady rysich pazurów. Może część z was nieszczęsnych, którzy dorastali w latach 80. w PRL-u, to też musiało czytać tą plugawą książkę, Ślady rysich pazurów, bo była taka, o tym jak dzielni milicjanci niszczyli bieszczadzkie bandy. W każdym razie, no to wygląda nie jak rzucany kamień, dopiero po chwili się zorientowałem, tylko jak jakiś pazur. Czkliwą mewę, oczywiście, że będę kończył Rebirth, tylko jak już mówiłem na którejś transmisji, ja się nie śpieszę z Rebirthem, będę sobie grał powolutku. Teraz akurat mamy nagromadzenie fajnych premier, więc chciałem je ograć. Będę też prawdopodobnie przed premierą miał możliwość zagrania w tę nową Metroidvanię, Zau, ona się nazywa bodajże, to taką afrykańską Metroidvanię. Dobra. Powoli. Witam wszystkich, witam Sarefixa też. Ludzie, już jest tyle osób. Jakże mi miło. A wiem, że jest gigantyczna konkurencja, bo o tej samej porze, właśnie teraz, drogi Krzysztof Maj, który potrafi przyciągać widzów jak mało kto, prezentuje Dragon's Dogma, więc od razu informuję, jakby ktoś chciał, był zainteresowany, jak Dragon's Dogma wygląda, to Krzysztof Maj pokazuje. O, Krzysztofa zawsze jest interesująca na transmisjach. Jeszcze raz, tutaj ten klucz, to nie jest klucz, to jest przedmiot kluczowy. Broken Roads. Nazwa mi coś mówi, Saryfiksie, ale nie powiem, że kojarzę tak na pstryknięcie. Coś mi mówi nazwa? Broken Ranks kojarzę, ale Broken Roads? Niekoniecznie. Busted, dziękuję bardzo. Rustykalna... Rustykalny, to znaczy wiejski. Taki pochodzący... Nie z miasta. What's this? Nie wiem, czy to chodziło. Tu chodziło raczej antyczna płyta. Antyczna. Eli Odłowski, 25 miesięcy wsparcia. Serdecznie dziękuję. Fallout połączony z Disco Elysium. Okej, okay. Saryfix. Ciekawe, bardzo ciekawe. Now what do we got here? Drzwi z wydrążonym wgłębieniem. Błogosławieństwo. Medalion. Pewnie mogę obrócić. O. Udało się. No nie była to trudna zagadka, przyznam, bo trzeba było po prostu obrócić kółko i to wszystko. Natomiast ogólnie zagadki mi tutaj się podobają. Są dobrze wyważone, nie stanowią... Nie są trywialne, może za wyjątkiem tej i tej zupełnie pierwszej. Ale nie są też ultra trudne. Są w sam raz. Krzysztof bardzo niezadowolony z Dragon's Dogma. No ja powiem tak, z paru minut, które spędziłem, bardzo mi się ta gra podobała przez pierwsze minuty. O, mam pełno naboje do strzelby. Poczekajcie, naboje do strzelby pełno. A to ciekawe, jak ktoś tam jest, to pozdrówcie proszę Krzysztofa. Ode mnie. O, hello. Szybko przychodzę. Rafcio, gratuluję. To jest naprawdę fantastyczna sprawa. Naprawdę fantastyczna. Czekacie trochę nieprzespanych nocy. Przez jakiś czas, ale... Będzie pan zadowolony. Bardzo dobrze. Gratuluję. No, teraz ze szczelbą sobie pochodzimy.
Zacząłem też, jest już dostępny na Netflixie, Problem Trzech Ciał. Jestem po trzech odcinkach, wrażenia mam mieszane. Raczej na plus, ale jest parę rzeczy, które mnie drażni w tym serialu. Przede wszystkim bardzo mi nie odpowiada ta moda na na dywersyfikację postaci, osobą postaci w tym serialu. Wszystkie postacie praktycznie oprócz jednej z głównych, które były Chińczykami, zostali zamienieni na mieszkańców Londynu i okolic. Przy czym niektóre postacie zostały podzielone na... Z jednej postaci zrobiono trzy na przykład, więc to jest dziwne. The Hartwood's family crypt. Emily's family must have deeper roots in New Orleans than I thought. I figured she was a Yankee like me. Mm-hmm. Dobrze. Yankee Doodle. O mój Boże, Chris zwariował. Znaczy pozytywnie. Chrisie, dziękuję serdecznie. Nie wiem, co wymyśliłeś, ale z góry ci dziękuję. Witam Pawle. I witam Pucusiu. Moi drodzy, jeśli Chris pisze, że będzie niespodzianka, to będzie grubo. Tyle wam mogę powiedzieć. Bo tak się domyślam. To będzie grubo. Ademie, no nie wszędzie. W Dune nie ma i jest coraz więcej takich dzieł, na które, jak to Critical Drinker mówi, które są wolne od The Message. Problem Trzech Ciał nie jest wolny od The Message, ale jest to na tyle małe, że jeśli ktoś nie jest uczulony specjalnie, to mu przejdzie obok. Natomiast mi parę rzeczy nie pasuje w Problemie Trzech Ciał właśnie. No, nie wiem czemu zabrano te z Chin. Jest No, Chris zwariował. 50 wsparć. Chrisie, dziękuję serdecznie. Boże mój. Andrzej, szarmancki łoś, otrzymuje Romoro, Aldonaka, Tytus Dezo, Patryk Skorczewski, Marcin Pypeć, chcę zapomnieć, Taker 6191, Strongest La Paz, Piotrek F, Wojciech Fiałkowski, Dyshonestia, Wasago, Adrian Piotr Z, Malina Wajagodzianka, Mr. Maniek 24 Pixel, Andrzej Giejusz, Sebastian, Andrzej Giejusz podziękował, Biam, Sinotek, Astral 55, Teddy Bomber, Void DM, Amiga Forever, Dual Magic, Łukasz PC Retro Kolekcjoner, Dawid Kapi, Andrzej Żak, Simon, Nanu Girl, która często możecie spotkać u Borsuka, witam cię, Robert Jancewicz, Damian, Slawi, Bartosz Warachewicz, Turzynie, witam, Seba, Romoro, Krzysztof Wandzioch, Asura, Mateusz Kucharek, KM Kępa, Damian, Bibi, 1989, Patryk Skorczewski, Artur Rubin, Brodek, Krzysztof Kopacz, Krysia Sikoreczka, Koksu na Cheatach, Jan Pawłowski, Biblical Cheese Summoner, Froget 67. Krysie, ja ci dziękuję serdecznie. Serdecznie ci dziękuję. Dużo znaczy. Wcześniej, przed samą transmisją Winter też 5 takich wsparcia sponsorów. Dziękuję bardzo. Możecie korzystać z emotek chociażby Ryśka niebezpiecznego. Bardzo dziękuję. To dużo znaczy. Takie wsparcie to jest... Dziękuję bardzo. Damianie, ja oceniam na razie po trzech odcinkach, 6,5/10. Natomiast no nie podoba mi się to, co zrobili z głównymi bohaterami. Z głównym bohaterem, tam jest główny bohater, inżynier. Z tego inżyniera zrobiono w serialu trzy postacie. Zrobiono z niego panią inżynier, tak? Zrobiono z niego panią fizyk i zrobiono z niego pana, który jest szefem firmy. Trzy postacie z jednej zrobiono. Nie wiem po co. To była świetnie napisana postać w podstawce, ale cóż, znaczy w książce. Społeczność zadowolona na pewno. Popcornik, witam serdecznie.
Mnóstwo. Ja teraz poczekam, aż to wszystko, wszystkie te osoby, już was witają, teraz się pojawiają jeszcze na ekranie i się będą długo pojawiać. U 50 osób, no to jest mnóstwo. Mam nadzieję, że wrzucicie dużo emotek niebezpiecznego ryśka. Dwa razy trafiłem po 50, nic mi się nie trafiło. Pucusiu, będzie, na pewno jeszcze trafisz. Dobra, tutaj mam sprzęt do bicia, gazrurkę, młot dwuręczny jest zawsze mile widziany. Szarmanski Łosiu, moim zdaniem ja znam książkę dobrze, dwa razy już czytałem i raz słuchałem. I niestety nie znam książki w oryginale. Ona została napisana po chińsku oczywiście. I polska wersja jest też tłumaczeniem tłumaczenia, bo polska wersja jest tłumaczeniem wersji angielskiej. Ja bardzo chętnie bym zobaczył. Chris dodał jeszcze 10 wsparć. A więc Marianek Blaszka, Łukasz Łysień, Patryk D., Marcin Mal, Monka, Rafał Niedzielski, Return of Kosmiczny Wadafaka, Gerwant Kacu i Hancock V13. Dziękuję serdecznie. Przez chyba kilka minut będą jeszcze lecieć informacje o nowych Grysławianinach. To bardzo... proszę Państwa. Oj. Dla tego dżentelmena to chyba trzeba... Ej, dżentelmenie, gdzie ty jesteś? Super, młot jest super. Proszę przeładować broń. Broly, widziałem dwa odcinki chińskiego serialu i był znacznie bliżej oryginału. Znacznie bliżej. Bloopy Pants, witam. Więc zastanawiam się, czy w ogóle nie obejrzeć w całości chińskiego serialu. No bo to jest książka, która się dzieje w Chinach. Tutaj się dzieje częściowo w Chinach, a częściowo w... O, wyłączył się mi pad. Czemu się padzie wyłączasz? Bardzo lubię tego pada, ale to, że czasami się rozłącza, jest dla mnie niezrozumiałe zupełnie. Pikmicie, no jest mnóstwo uproszczeń. Przede wszystkim jednym z najważniejszych uproszczeń lub rozmyć, no są te znaki dawane przez nie powiem kogo. I te migotanie wszechświata, to, które było przedstawione w pierwszym odcinku. No ja rozumiem, ciężko by to było zrobić tak jak w książce. W książce tego nikt nie zauważa, kto nie jest naukowcem, tak? Plus tutaj bardzo mi się nie podoba. Bardzo mi się nie podoba takie najeżdżanie. Albo może ja jestem przewrażliwiony. Może ja jestem przewrażliwiony, więc są takie sceny jak jedna z bohaterek pyta się takiej bardzo ważnej postaci, czy jej córka wierzyła w Boga. Ona: w Boga? W tym domu nie uznaje się wiary, jesteśmy naukowcami. I tak sobie, że co? Nie było czegoś takiego w książce. Po co to? Przecież mnóstwo wielkich naukowców wywodziło swoją... jeszcze Tennessee, dziękuję za subskrypcję. Chlubiło się tym, że stało się naukowcami, szukając prawdy o istocie wyższej, tak chociażby. Chrisie, raz jeszcze serdecznie dziękuję. Pikim się tak, trzecia książka to rzeczywiście, no. Już druga jest trochę, moim zdaniem, przegadana w pewnych kwestiach. No ale... Ok.
Hycho, dziękuję. Pozdrowienia dla pięcioletniej córki. Pięcioletnia córka nie powinna takich okropieństw oglądać, jakie tu się dzieją w grze. Będziesz, mam nadzieję, zasłaniał jej oczy, żeby się nie przeraziła zbytnio. Naboje do pistoletu. To nie jest pistolet, to jest rewolwer. To jest rewolwer, proszę Państwa. Jest różnica subtelna pomiędzy rewolwerem a pistoletem. Napijmy się jeszcze z flaszki. Niestety mam tylko dwa... Jeszcze dwie działki. Biblical Cheese Summer, dziękuję serdecznie. O. Gdzie... Tam się przechadza po prostu. Dobra. Przejdźmy troszkę dalej. Może tutaj. Tutaj mapy nie ma, prawda? To jest... Mapa ci się tu nie przyda. Prawidłowo. Natomiast bardzo fajnie są zrealizowane te sekwencje w serialu, które dzieją się w Chinach właśnie, podczas rewolucji kulturalnej w latach 60. 70. Pierwsza scena, przeniesiona w zasadzie jeden do jednego z książki, scena sądu nad fizykiem i pokazana jest taki fanatyzm Hun Weibinów, którzy no mordują człowieka tylko dlatego, że nie zgadza się z ich że jest reakcyjnym naukowcem, tak? Jeremy sketched this chapel in his book, so it must be important. Looks like I'll need more medallions to open it, though. Pawle, słyszałem o serii Gloomwood, natomiast średnio mi pasuje, jest zbyt uproszczona grafika. Ja rozumiem parcie na retro, ale tutaj chyba zbyt mocno w to puści. Davida Gogginsa znam. Książki samej nie czytałem. Ja nie lubię książek poradnikowych za bardzo. Natomiast znam historię pana Gogginsa i uważam, że on jest takim... No jest ewidentnym przykładem, że działa podejście pełnego poświęcenia się w celu osiągnięcia jakiegoś celu. W celu osiągnięcia celu. Jak ja mówię o tym? Na twardo. Zabij wroga strzelbą. O. Jak ja ją wybiłem, tę stworę w powietrze. To było niezłe. Szarmancki, Łosiu, znaczy... historia będąca... ogólnie ja nie jestem fanem takich książek. No, powiem, wolę beletrystykę, wolę... powieści albo książki jakieś historyczne. Natomiast ja wiem, ja znam tą historię. Można podziwiać pana Gogginsa, natomiast on jest wyjątkowym człowiekiem po prostu. I traktuje swoją żelazną wolę i poświęcenie jako coś, co każdy jest w stanie osiągnąć. Moim zdaniem nie. Nie. Nie, nie każdy. I dla zdecydowanej większości ludzi jego podejście jest niestety nie to, że niemożliwe, bo możliwe jest, tylko bardzo, bardzo, bardzo trudne. Dla niego też było trudne, u niego to wypaliło i szacunek, ale to nie jest nic prostego. Szermańską się bardzo może. Znaczy, ta historia, którą on przedstawia, wydaje mi się, że może być podkoloryzowana, ale. Nie wiem. Nie chcę mówić, że jest jakimś kłamcą, ale nie. No, widziałem jego zdjęcia, jak wyglądał przed i jak wygląda teraz, więc coś w tym jest. Aurelio, witam. Nie bój się negatywnych ocen, moja droga. Negatywne oceny są chyba raczej związane z wydajnością gry. Natomiast powiem tak, jeśli chcesz to zagrać, to nie oglądaj. Znaczy, byłoby mi przykro, jakbyś odeszła teraz z tej transmisji, no ale jeśli chcesz się dobrze bawić, to lepiej nie oglądaj, bo moim zdaniem jest tutaj mnóstwo klimatu. Jak sobie przypomniałem niedawno,
jeszcze pierwszego Elona, którego bardzo lubiłem, no to on jest mega toporny jednak. W porównaniu chociażby do tej gry. Te sekwencje skradankowe dla mnie są mało czytelne z drugiej strony, chociaż może potwory nie reagują na światło. Czy tam ktoś idzie za mną? Nie wiem, słyszę coś, ale... O, idzie tutaj. Dobra, poszedł w drugą stronę. O, udało mi się uniknąć go. O, przychodzę do środka. Super, super. Jest dobrze. To nie jest może gra najwybitniejsza gra na świecie. Nie, to nie będzie gra roku. Ale jeśli ktoś lubi tego typu klimaty, to się będzie dobrze bawił. Fajne są też zagadki. Podoba mi się przedstawienie świata, budowanie tego świata. Dobrzy aktorzy, dobry mock-up. Tylko walka mogłaby być, powiedzmy, lepsza. Piotrze, dziękuję, że wpadłeś, dziękuję za zostawienie łapy i tak dalej. Haroldzie, nawet nie wiedziałem, że można włączyć postaci z pierwotnej wersji. Czyli co, takie na wielokątach zrobione z sumiastym wąsem wielokątowym? Potwory nie mają oczu, one jak mogłyby mieć oczy? Nie mają. O, popatrzcie. Figura jakiegoś anioła, może archanioła. Czy tu są potwory? To mi niestety, takie miejsce wygląda mi na tak zwany kill room. Zaraz mi się zamknie, o właśnie, się zamyka i zaraz zaczną się pojawiać potwory. Obym się mylił, ale boję się, że jeśli znajdę tu na przykład naboje, albo gazróreczkę, to chyba się nie mylę. Ale zobaczymy, jest krucyfiks chyba. Nie, tak, krucyfiksem mogę bić. O tak. Będą stwory ciemności ginąć przed moim mocarnym krzyżokształtem. To nie wiedziałem. Ja ogólnie podchodziłem do gry w ten sposób, żeby jak najmniej wiedzieć o niej wcześniej. Żeby całkowicie... Mam pełno trunku. O, szkoda. Wódeczki nigdy za dużo. Więc wiem mniej więcej dzięki wam, ile gra trwa. O, tutaj chyba będą poszczególne części amuletu. 3 części trzeba znaleźć, tak sądzę. A nie, naboja. Wiem, ile trwa, ale nie wiem, ile jest rozdziałów. Wiem, że teraz jestem w drugim rozdziale, tak? To wiem, ale ile jest rozdziałów i tak dalej. Wilku, witam. No jest świetna muzyka. Jest świetna muzyka. Tutaj... Natomiast tak, dla mnie takie gry nie są straszne. Chociaż możliwe, że podskoczę na chwilkę, jak coś się nagle pojawi. Ale... Ojku. Ojej, nic nie widzę, dobra. Zabiłem go? Nawet nie wiem. Straciłem trochę życia. Bo po prostu dużo grałem w horrory w VR-ze. A jak się pogra w wirtualnej rzeczywistości w horrory, no to takie płaskie... nie są już tak straszne, jak mogły być kiedyś. Tytus Dezo, widzę, że mamy tutaj kulturalną osobę, rozpoznającą cytaty. Naboje do strzelby. Oj, tutaj jest kształt. Omen, klucz. Rustykalna. No to nie wiem, czy to było rustical rzeczywiście? Czy też rustical? A może rusted? Przerdzewiała płyta. Pikmicie. Przejście całego Eternal Darkness jest tutaj w materiałach archiwalnych. Cała gra była na transmisji. Hello.
Nie wiem, czy cię zabić, czy cię nie zabić. Masz dwie czaszki, jesteś... No, wygląda na bliźnięta syjamskie. Trupie. Młot dwuręczny, zdecydowanie tak. Cześć, Ekilacie. O, mucha mi lata. Już idzie wiosna, to jest piękne. Ja kocham wiosnę. Kocham lato. Moje dwie ulubione pory roku. Jedyna wada to jest taka, że zaczynają latać muchy. Muchy zaczynają latać. I moje koty nie wyrabiają się z ich zabijaniem. Pan Terapia, witam serdecznie. Kurde, dread, kiedyś to było. Kiedyś to były transmisje, teraz już nie ma transmisji. Sullivan, ja przychodziłem. Siódemki nie przychodziłem, ósemkę przychodziłem. Broly Woodzie, właśnie ja nie wiedziałem, że wczoraj było to Future Game Show. Całkowicie przegapiłem, bo oglądałem zmagania naszych wspaniałych piłkarzy z ich jakże wspaniałymi rywalami z mocarnego piłkarsko kraju, jakim jest Estonia. Więc zupełnie nie wiedziałem o tym Future Game Show i dopiero dzisiaj mi Andrzej powiedział o tym. Chudy dredzie na pewno... O, zamknęły się ze mną drzwi. No wiedziałem, że to będzie kill room, no wiedziałem. Niestety. Jeden nabój mi został. Oj, jeszcze nie trafiłem nim. Super. Dobrze, że mam... Przeładowuj. No tak. Andrzeju, nie mam pojęcia, czy w Cardiff damy radę. No, jeśli będą grali w ataku tak jak wczoraj, i nie będą grali w obronie tak jak wczoraj, to mamy szansę. Natomiast to, co robi pan Bednarek, to jest dla mnie... Ja nie wiem, co on jeszcze robi w kadrze, po prostu. Nie mam pojęcia, co on robi w kadrze. Maju, mam nadzieję, że wygrają. No, jako fan piłki, niestety, to jest moja, jedna z większych wad, że za bardzo przeżywam naszych kopaczy. Szarmancki łosiu, tam jeżyki byłyby super. 8 VR to jedna z Resident Evil 8, to jest jedna z lepszych serii. Oglądajcie zatem, bo ona, powiem tak, Niebezpieczny Rysiek się cieszył znacznie większą popularnością niż Resident w VR-ze. Dobra, nie mam już naboi niestety do dubeltówki. Powiem tak, Matiksie, jeśli będą, właśnie, bo już wiadomo jaka grupa, Francja, Holandia, Austria, cudowna grupa, fantastyczna grupa. To jest grupa, przy której będą fajne mecze, nawet jak przegrają... Oni mogą przegrać, tak? Tylko ja chcę zobaczyć, że walkę. Ja nie chcę zobaczyć takiego snucia się po boisku i takich puz i robienia smutnych min. Siatka jest fajna, tylko że siatka niestety to jest sport dla mutantów. No. Piłkę ręczną już mniej, tak? Ja na przykład piłkę ręczną mógłbym pograć, tak? I pewnie dawałbym radę. Do siatki nie mam żadnych szans, tak? Nie mam 2 metrów wzrostu, no. Po prostu. Więc jeśli chce się grać w siatkę na wysokim poziomie, to trzeba mieć te, pewnie 1,90 m co najmniej. Dobra. O, błogosławieństwo. I... O, teraz muszę 2 ułożyć. Zaraz, i tutaj mogę... Proszę! I... Przesuń wskaźnik... Ale zaraz, jaki wskaźnik mam przesuwać? A, mogę obracać go, ale dopiero tutaj.
No dobrze. Który powinien być pierwszy, to nie wiem. Ciekawe, czy jest jakaś podpowiedź. That can't be right. Maju, to jak na dziewczynę jesteś wysoka, tak? Ja mam niecałe... Ja 1,77 m, powiedzmy, mam. Więc no... Co ja tam mogę w siatkówce zrobić? Co ja mogę zrobić w siatkówce? Już koszykówce bardziej. Kiedyś nawet za czasów ogólniaka to się pakowało piłę do kosza. Miałem wtedy bardzo dobry skok. Teraz już nie, oczywiście. Ale... Ale dlatego lubię piłkę, bo piłka jest taka najbardziej dostępna dla każdego tak naprawdę. Piłka ręczna też już bardziej, ale piłka nożna to jest taki najbardziej egalitarny sport. Dobra, spróbujemy dać to, nie wiem, na górę może. A dobra, już wiem, już chyba się domyślam. Raz, dwa, to powinno być tak, to powinno być na dole całkiem. Takie. Ten powinien być na górze, tak odwrócony. A tutaj powinno być coś innego, jakaś inna płyta. That can't be right. Gustapie, dokładnie tak. Chudy dredzie, no. Kiedyś się miało skika, tak? Ale teraz to już... Teraz, jak doskoczę do obręczy, jakie obręczy, jak doskoczę do tego, do samej tarczy, to już ohoho, jest dobry dzień. Nie wiem, to jest chyba najbardziej widać, niestety, utratę sprawności po skakaniu. Gdzieś nawet widziałem bardzo ciekawy materiał na ten temat, taki powiedzmy naukowy, który pokazuje, że rzeczywiście wskaźniki postępującego wieku to jest siła chwytu oraz skok dosiężny. Jeśli udaje się je utrzymać przez długi czas, no to jest szansa na długie życie. U mnie chwyt jest bardzo mocny, natomiast skok dosiężny tak mi spadł w dół. Ale będę ćwiczyć. Zaraz, tutaj już byłem, prawda? Tutaj. Widziałem linię na medalionach, tak? Ja potrzebuję tak czy inaczej dwóch medalionów. Jeszcze raz tutaj zejdę. Znaczy, przepraszam, nie dwóch, tylko trzech medalionów potrzebuję. Bo tutaj powinno być jeszcze jedno... Jeszcze jedne takie drzwi. Chyba, że mi się coś pozajączkowało, co też jest całkiem możliwe. Mniej powinienem gadać o skoku dosiężnym, a więcej grać. Noriaki Kasai, tak. Noriaki Kasai ma na pewno dobry skok. Krzyżokształt znowu. Przeładujmy jeszcze broń. Tak, tutaj byłem na pewno. Tu jest leczenie, ale już mam pełnię zdrowia. Chwyt na martwym ciągu, wyrobiony na podciąganiu się, na wiszeniu. Ja codziennie staram się wisieć na drążku. To jest bardzo dobre ćwiczenie. O, broń. Znaczy nie broń, tylko naboje. Bardzo dobrze. Czyli tutaj walczyliśmy. A tutaj, schodząc tutaj, kończę tutaj. Nie, przepraszam. Tutaj schodząc skończę przy tej bramie. Dobra, raz jeszcze spróbuję ją jakoś przejść. Kamilu, witam. Spitfire, oczywiście, że Thief wróci. Tak, w czwartek powinien wrócić. Wielki czwartek. Zanurzymy się w kopalnię Cracksleaf, tak? Czy nie? Jak się nazywają? Po polsku kopalnie rozpadliny. A po angielsku to chyba było Cracksleaf Prison, tak się chyba nazywało. Dobra. Przyjrzyjmy się jeszcze raz naszym medalionom, tak? Widzimy
Ale na górze rzeczywiście też, racja. Na górze widać takie występy w obramowaniu tutaj, które zdają się pasować o... O, właśnie. I to na dole tutaj. Ale nie działa. Więc spróbujemy je zamienić. I ten damy tutaj do góry. Tak! Udało się. John Renault, mam tak resztkę takiej krakena, takiego rumu. Więc... Chyba już pół roku są czy pącze, więc zobaczyłem, że w butelce jest jeszcze tyle, to dolałem sobie. O, proszę, proszę! To na pewno jaskinia stworzona przez wielkich przedwiecznych. Tu ich czaszki, ich ofiar. No, może nie wielkich przedwiecznych, tylko... ich wyznawców. A tu mi przypomina na Dolnym Śląsku, kurczę, gdzie w okolicach Kłodzka jest taka słynna kaplica czaszek. Byliśmy tam z wycieczką szkolną chyba w czwartej czy piątej klasie podstawówki i pamiętam, że zrobiła na mnie wielkie wrażenie, szczególnie w momencie, kiedy tam chyba siostra zakonna oprowadzająca otworzyła klapę, tam widać było po prostu tony kości czaszek. Jeden z kolegów postanowił dla żartu mnie wepchnąć tam. Znaczy, nie wepnę, tak bardziej szturchnąć. O mój Boże. O mój Boże. To było tak. Serce stanęło mi na chwilę. Kudowie zdrowiu. W kudowie zdrowiu, bardzo możliwe. Tak. Tutaj piszecie w czerwnej albo w kudowie. Mi się wydaje, że to była kudowa jednak, ale musiałbym sobie przypomnieć dokładnie. Kudowa mi bardziej pasuje. Rawaene, witam serdecznie. No i to jest coś, co mi światotwórczo średnio pasuje. Popatrzcie, zszedłem do podziemi. I co w nich znajduję? Amunicję. Do rewolweru. Kto to zostawił? Po co? Jak? Kiedy? Ja lubię... kiedy gra, opowiadając jakąś historię otoczeniem, bo i to otoczenie może opowiadać historię, co doskonale pokazuje chociażby Dark Souls, czy Bloodborne, czy ogólnie gry soulsowe, robi to w sposób spójny. Wątpię, żeby jakiś kultysta tutaj przychodził i nagle zostawił, zwłaszcza to jest, no, z drugiej strony to jest sen, tak, to jest sen, więc może dlatego. A, to jest kudowa zdrój w... Dobrze, to... O! Ojej! Co tu się stało? Coś mnie walnęło? O Boże! O Boże! Przecież nie mam szans przeżyć! Dobra. Czytaj ostatni zapis. Nie wiem, co się stało. No ale to było... nagłe. Rozszarpali mnie tak jak... na kawałeczki. Nawet nie mogłem światła zapalić. Nie mogłem ich... oświecić. Dobra. Weźmy... szczelba naładowana. O, tutaj... Teraz, chyba nie mam tutaj żadnych... Powinienem chyba zrobić coś innego, nie wiem. Powinienem biec do przodu. Po chłopie, jak to mówi kolega Borsuk. Po chłopie. Niestety tym chłopem jestem ja w tym wypadku. Nie, sądzę, że powinien po prostu przebiec na chama przed się. No właśnie. Nawet to mówi. Uciekaj, chłopie.
Chyba się udało. Tak, udało się. Uciekłem. Więc to jest dobra nauczka ogólnie. Jeśli będziecie kiedyś w podobnej sytuacji, to nie bójcie się wziąć nóg za pas. Nikt was nie będzie oceniał, nikt nie będzie mówił: a widziałem, jak ten czy ta uciekała przed potworami, ha ha ha. Możecie spokojnie uciekać. Ja bym uciekał. Ogriorze, witam. Która z gier, dlaczego? Nie no, Rysiek jest grą, która już chyba wyryła mi się tutaj pod czaszką. A w ogóle, raz jeszcze rozmawiałem z Andrzejem odnośnie Retrosfery, przypominam, 13-15 września. I roztykalna płyta, dobra. I plan możliwe, że będzie taki, żeby było przejście, jedna gra po drugiej, przejście całości Ryśka pierwszego i całości Ryśka drugiego na prawdziwej Amidze z rzutnikiem i no i w ogóle. Plus jest szansa na dodatkowe miejsca w hotelach, z tego co wiem. Nie chcę niczego obiecywać, ale wiem, że trwają intensywne prace, aby znaleźć więcej miejsc dla zainteresowanych gości, bo zainteresowanie przerosło wszelkie oczekiwania. Naprawdę. I to jest coś niezwykle miłego, z drugiej strony to jest pewien kłopot, tak? To jest, żeby nie było tak, że impreza stanie się ofiarą własnego sukcesu. Ciężka przed potworami to jedyny moment, kiedy ktokolwiek by zobaczył, że... Droga Maju, czy przypadkiem nie grasz w siatkówkę? Witam, Bounty Hunter. Dobra. Zero Shutdown, otwieraj proszę bardzo. Ja bym też chętnie się napił, mimo że nie jestem fanem piwa, ale dzisiaj już jest wiosna i takie ciepło czuć. Kurczę, może cydru bym się napił. O, albo miodku. Niestety do miodku potrzebuję pewnej osoby, której tutaj nie ma, więc miodek piję z jedną osobą tylko. A dobra, jak stąd wyjść? Czy... No tam jest zasypane. Tutaj nie ma przejścia. Tu jest wyjście. O, jak głupi. O, proszę, ktoś składał tu ofiarę. I można się tędy przycisnąć gdzieś dalej. Czyli można pójść chyba do góry tutaj i wyjść. Odnośnie filmów, jako że spełnia się krytyka od niezależnej poprawności politycznej, też masz wrażenie, że dziś filmy prawie się nie dzielą się na trzy akty, akcja zawiązuje się za szybko? No, ja mam wrażenie ogólnie, że filmy stają się zbyt często nośnikiem przekazu, a zbyt mało jest w nich fabuły i zbyt mało jest w nich konstruowania postaci i zbyt mało jest w nich jakiegoś sensu też. Nie wiem, nie jestem fanem żadnych filmów superbohaterskich, bo nie jestem fanem też superbohaterów, więc ominęła mnie ta cała drama z Marvelem, bo tego nie oglądam po prostu w ogóle. Natomiast dotknęło mnie bardzo to, co zrobiono z Indianą Jonesem i było mi po prostu przykro. Natomiast są takie filmy jak Duna niedawno, prawda, która pokazuje, że można zrobić piękny film, który chwyta za oczy i za serce i daje mnóstwo frajdy. I sądzę, że nastąpi takie uleczenie się. Tak? Było kilka lat teraz miałkości i gryzienia, zjadania własnego ogona i starania się zadowolenia jakichś kryteriów, które ktoś arbitralnie ustalił. I okazało się, że nikt tego nie chce oglądać, więc sądzę, że będzie więcej dobrych filmów po prostu, no. Z czasem. Choć nie widziałem jeszcze obcego Romulusa. Ale nie spodziewam się niczego dobrego.
Dobra, co mamy? Picie, napijmy się. Weźmy tutaj. I całą... Nuty. Dido's Lament. For voice and piano. Henry Purcell. Patryku, witam. Dobra. Patrz, jakie to wszystko zbryzgane krwią. To, tu się działy złe rzeczy. Pamiętam jedną... Czy pamiętam, jak po raz pierwszy... Nie pamiętam, w jakiej grze to było, ale w grze, w której postać trafiała swoimi animowanymi rękoma w szczeble drabiny. Ja myślałem, o mój Boże. Wow, że im się chciało. Jak to wygląda fantastycznie. Można to zrobić. Kamilu, pisze, że Ridley Scott strasznie dużo wyciął z Prometeusza. Okej, okay, ale to nie usprawia tego, co zrobił z Przymierzem. Obcy Przymierze to dla mnie jeden z najgorszych filmów w historii kina SF. W pierwszej dziesiątce najgorszych filmów obok Dnia Niepodległości. To jest tak denne, to jest tak złe, to jest tak beznadziejne, pozbawione logiki, z fatalnymi kreacjami aktorskimi, z zepsuciem świetnych aktorów. Fassbender przecież jest świetnym aktorem. Jego rola w Przymierzu to jest jakaś kpina zupełna. Więc... Przymierze jest... Ja chciałem wyjść z kina po prostu. Ja już tam... Moje oczy krwawiły, jak byłem na tym w kinie. Albo byłem w kinie, tak? No bo obcy. I Ridley Scott, człowiek myśli naiwnie, że będzie nieźle. Uwe Boll, powiem tak, filmy Uwe Bolla przy Obcym Przymierze to jest arcydzieło. Arcydzieło. Dlatego niczego się nie spodziewam po tym Gladiatorze drugim, czy to co ma być. Niczego się nie spodziewałem po Napoleonie. Bo Ridley Scott się skończył. Ridley Scott się skończył na Blade Runnerze się skończył w zasadzie. Dobra, co to jest? I patrz, to jest sekwencja, którą pewnie normalni gracze sprawni przechodzą w 20 minut, a ja godzina. Godzina grania. Tu są, bo są te trzy chyba symbole. Tu są trzy symbole. Ha! Błogosławieństwo. Omen. I ofiara. Dobra, i teraz pewnie trzeba będzie je tak ozrobić, tak? Żeby się w środku zgrywały. O, już się zgrywają w środku, tylko pewnie muszę zamienić je kolejnością. Krzyż ostatnio był na górze czy na dole? Na dole. Dobra, to zrobimy tak. Ten zamienimy z tym. Nie mamy w sumie tak dużo kombinacji przecież, nie? To nie, więc dodamy krzyż na górę. To nie. Przy krzyżu na górze zamienimy jeszcze sobie... Teraz. Czemu... O. To damy tu. To damy tu. I te dwie zamienimy. O, tak nie może być w ogóle. Więc krzyż nie może być na górze w ogóle. That can't be right. Więc na górze damy sobie jeszcze raz ptaszydło. Też nie może być. Z
Zaraz. O, to jest wpisane wszystko w trójkąt, prawda? Czy to, że to jest wpisane w trójkąt, ma jakiekolwiek znaczenie? Teraz by się wydawało, że jest ok, no ale coś jeszcze nie gra. Dobra, to jeszcze tutaj zamienimy to. Jest, dobrze, czyli dobrze myślałem, że krzyż na górze. Blade Runner 2 bardzo mi się podobał. Bardzo mi się podobał. Byłem mile zaskoczony. Świetna też muzyka. Pan Gosling bardzo pozytywnie. Wszystko mi się tam prawie podobało. Było parę luk scenariuszowych, trochę bez sensu. Na przykład to, że drewna nie ma, albo jakieś inne głupoty. No ale wizualnie też piękny. Please don't touch her. Kim pan jest? Jeremy. Tu jest Jeremy właśnie. What are you doing here? Everyone's looking for you. I know, it's all a big mess. No one understands. I'm just trying to keep evil at bay. Just for a little while longer. You've got to come back with me. Your niece is waiting at Dorsetto. Emily? Why would you... My letter. I keep making it worse. Mm. What is going on, Jeremy? How is any of this happening? I made it terrible. Promise with some. The dark man. Who is he? No, don't say his name. He can hear us. He's always listening. Jeremy, I need to understand what is going on. I promised him everything. When the sun rises, I will be chained in his sunken desert. Temple for an eternity. But at least the evil about to awaken in DeSetto won't harm anyone outside of that cursed place. You're acting crazy, Jeremy. I want to help. Ja tylko nie chcę pomóc. There's nothing you can do. And what's all the business about Tarawea? Why did you want to go there? Well, I can't go there. Not allowed. But you wanted to. Can I go? Tell me. Will it help me to break your pact? Is there something there that would help? Why would you give me hope? Hmm. That's so cruel. Okay. Sounds like we're onto something here. What should I... Look out! Behind you! Run! Don't let him take you! Chica. Ciekawe, podoba mi się. Cały mój świat poszlaka. I've seen so many strange occurrences lately. Memories explode into existence and then burn out like tied glass bulb filaments. Dreamscapes crash down from the stars and sink into the sea. Doors that lead to nowhere and Krainę absolutely snów. Everywhere at once. Lovecrafta. With all this reverie, I want to think there's a chance that you found a way to remain alive in some way I cannot fathom. Just like I've learned to navigate with my talisman, maybe you, with all your knowledge, you somehow knew a way to find me again. Ładne pismo, ładne pismo. Teruya, all my love, Jeremy. Biuro Ludzi Znalezionych. Znajdź Jeremiego w kaplicy. Klucz do bagażu. Otwórz zamknięty kufer Jeremiego. W końcu. Czyje są to zwłoki? She's dead. No matter how she died, she looks peaceful now. Dobra, przeczytajmy sobie, co nasza narratorka, która całą tą opowieść
No, poczekajcie, czemu jest obraz taki dziwny? Jakby został źle wykadrowany. Sekunda. Teraz dopiero zauważyłem, że coś tu się dzieje nie tak. Czemu nikt mi nie zwrócił uwagi?